Witam serdecznie w sztuczkach do kursu ICND część pierwsza. Chciałbym Ci w tym odcinku pokazać w jaki sposób wykorzystać prosty skrypt TCL na routerze Cisco, tak aby zautomatyzować proces testowania poleceniem Ping. W pierwszej kolejności spójrz na projekt, który widzisz teraz na ekranie. Są na tym projekcie dwa routery: router R1 i router R2. Dwa routery są połączone ze sobą. Oczywiście, na routerze R2 musisz ustawić trasę statyczną bądź trasę domyślną do routera R1. Na routerze R1 jest już wszystko skonfigurowane: jest skonfigurowany interfejs loopback 0, jest również skonfigurowane połączenie pomiędzy routerami. Ty również uczyń to samo, a my. Zaczniemy już od konfiguracji dalszych interfejsów loopback na routerze R1. Tak więc w pierwszej kolejności przejdźmy do trybu konfiguracji routera R1 i wydaj polecenie interfejs loopback 1. Przypiszmy adres IP do tego interfejsu poleceniem. IP adres 10.32.1.1, maska 255.255.255.0. Następnie utwórzmy interfejs loopback 2 z adresem IP z adresem IP 10.32.2.1, maska 24-bitowa i utwórzmy interfejs loopback 4, czyli Loop, loopback 3 z adresem IP 172.16.1.1 również maską 255.255.255.0 i ostatni interfejs loopback 4 z adresem IP 172.16.2.1. Maska również 24-bitowa, tak więc wszystkie interfejsy zostały skonfigurowane. Potrzebujemy tyle tych interfejsów, ponieważ chciałbym ci pokazać, jak w szybki sposób wszystkie te interfejsy będziesz mógł za chwilkę przetestować wykonując komendy ping z routera. R2. Przejdźmy, może teraz do konfiguracji routera R2 i sprawdźmy, może na razie, czy nasza komunikacja działa prawidłowo. Polecenie ping 103211 sprawdźmy, działa prawidłowo. I może jeszcze profilaktycznie 172, 16, 2 i 1 sprawdźmy, czy router R2 komunikuje się z routerem R1. Wszystko działa prawidłowo, w związku z tym możemy przejść już teraz do sedna sprawy. Wspomniałem Ci o tym, że w tym odcinku pokażę Ci skrypt TCL. Skrypt TCL jest to taki specyficzny rodzaj skryptu, który możesz wykorzystać do konfiguracji routera Cisco, ale nie tylko, również do zautomatyzowania niektórych jego procesów. My wykorzystamy skrypt TCL do szybkiego wydania polecenia ping na kilka adresów. Spróbujmy w szybki sposób spingować wszystkie interfejsy loopback routera. R1. No, tak więc po sprawdzeniu połączenia routera R2 z routerem R1 spróbujemy przejść do konfiguracji skryptu TCL. W pierwszej kolejności wydaj komendę TCL SH, aby przejść do trybu konfiguracji skryptu. W tym właśnie to trybie będziemy mogli wydać nasze, skonstruować właściwie nasze nowy, nasz nowy skrypt. Spróbujemy w pierwszej kolejności użyć do tego celu komendy for each. Następnie pa wybierz parametr adres, spacja i otwieramy nawias. W związku z tym, że musimy zadeklarować adresy IP te, które będziemy chcieli spingować, naciskamy w tym momencie klawisz Enter i w konfiguracji naszego skryptu podajemy poszczególne adresy IP. W pierwszej kolejności oczywiście będziemy chcieli spingować adres 1.1.1.1. Naciskamy klawisz Enter i wpisujemy każdy kolejny adres IP. W tym naszym przykładzie wpiszmy wszystkie adresy IP. W związku z tym podajemy 10.32.1.1 kolejny adres, kolejny adres to 10.32.2.1 i następny 172.16.1.1 i ostatni adres 172.16.2.1. Po podaniu ostatniego adresu, naciskamy klawisz Enter i w tym miejscu nie podajemy już następnego adresu IP, chyba że masz taką potrzebę. W naszym przypadku te potrzeby się już skończyły. W związku z tym teraz zamykamy ten nawias klamrowy, który otwarliśmy na samym początku. Naciskasz klawisz spacji, to jest bardzo istotne, żeby za chwilkę nie wyskoczył nam jakikolwiek błąd. Następnie ponownie otwieramy nawias i naciskamy. Ponownie spację. Za spacją musisz podać to polecenie, które ma zostać wykonane. My chcemy wykonać polecenie ping, w związku z czym deklarujemy tu polecenie ping. Naciskamy ponownie klawisz spacji, wpisujemy znak dolar, następnie za znakiem dolar podajemy komendę adres, którą tu wcześniej rozpocząłeś. W związku z tym podajemy komendę adres. Następnie znowuż naciskamy klawisz spacji i zamykamy otwartą klamrę. Po tych czynnościach nasze, nasz skrypt jest już gotowy do działania. Zadaniem skryptu, przypominam Ci, jest wydanie polecenia PING na wszystkie adresy IP, które podałeś tu powyżej. Naciskamy klawisz Enter i zobaczymy, czy zadziałało. Jak więc widzisz, wszystko działa prawidłowo. Troszkę dłużej to trwało, ponieważ no, dla niektórych adresów IP jeszcze nie wykonaliśmy komunikacji. W związku z czym e, protokół ARP musiał zdobyć adresy MAC tych właśnie interfejsów loopback. Ale jak widać, wszystkie adresy zostały. Prawidłowo spingowane, adres 1032, 1032, 1721611 1 i 172.16.2.1. Wszystkie te adresy, które żeśmy zadeklarowali wcześniej, prawidłowo zostały spingowane. Jak najlepiej używać takiego języka skryptowego TCL? Mianowicie najlepiej używać go w notatniku, po prostu w notatniku przygotować sobie gotowy skrypt i w notatniku zmieniać poszczególne wartości, Następnie wklejać już gotowy skrypt do konfiguracji naszego routera, tak aby nieco przyspieszyć całą procedurę. Tak więc, widzisz, na routerach Cisco również możliwe jest, możliwe jest wykorzystanie prostego języka skryptowego, który to język skryptowy posiada dość duże możliwości, jeśli oczywiście wgłębimy się w temat bardziej. Aby wyjść z trybu konfiguracji skryptu, wydajemy komendę t cl quit. I naciskamy klawisz Enter. Powróciliśmy do trybu uprzywilejowanego naszego routera R2. Żądny Wiedzy, subskrybuj kanał wideo.pl. Śledź nas na Instagramie i Facebooku.